Hej, z tej strony Agnieszka, wasza włosomaniaczka i dzisiaj zapraszam was na film o barwach. Będą to barwy szczęścia dla naszych włosów? Zobaczymy! Jak pory roku Vivaldiego. Na pewno będzie to dobry wybór dla osób, które oszczędzają i które szukają tanich odżywek do włosów, ponieważ cena za 200 ml waha się gdzieś tak w granicach 10 zł plus minus 2 zł w zależności od sklepu i wydaje mi się, że te produkty są dość dobrze dostępne. Oczywiście są też u mnie na piękne włosy, więc zazwyczaj staramy się, żeby było ich dużo. Cieszą się ogromną popularnością i widzę, że ludzie po nie wracają, także być może to jest jakaś już wskazówka, a w tej recenzji, w tym przeglądzie przelecimy przez oczywiście skład, różnice, na co warto zwrócić uwagę, czego wasze włosy mogą nie lubić lub lubić w poszczególnych typach. No i moje subiektywne jakieś tam opinie wam też wyrażę, bo testowałam wszystkie i no głównie po zużyciu widać, które mi najbardziej przypadły do gustu. Jeżeli chodzi o liczbę rodzajów barw, to są to 4 rodzaje. Najwcześniej były te 3. Octowa, która jest chyba najpopularniejsza i w sumie nie dziwi mnie to. Jajeczna oraz ryżowa. A niedawno do tego doszedł jeszcze rodzaj awokado, wiecie, być może trochę inspirowane Kandu, być może nie, bardzo fajnie i mam nadzieję, że jeszcze się pojawi parę innych rodzajów, no bo te konsystencje też, ale te kompozycje są naprawdę ciekawe. Tak więc polećmy teraz po typach tych odżywek i zacznijmy, słuchajcie, od octowej, która moim zdaniem jest taka najciekawsza i najbardziej uniwersalna. Zgodnie z nazwą jest tutaj ocet. Ocet jest na 5. miejscu. Ja je tak troszeczkę podzieliłam, jak teraz zobaczycie, na typowo bazę, czyli mamy surfaktant kationowy i alkohol tłuszczowy na początku, w zasadzie odwrotnie w kolejności. Dalej mamy taki, wiecie, blok aktywnych, jak to nazwałam, czyli jakieś takie składniki, które mają realny wpływ na kategoryzację i działanie tej odżywki konkretnej. No a później mamy taki ogon na końcu, gdzie mamy takie same składniki wspólne, konserwanty, jakieś tam stabilizatory, jakieś solubilizatory, no i zapachy i tak dalej. Do tego też za chwilę przejdziemy, ale generalnie najpierw te aktywne, najbardziej istotne dla nas. Tutaj w octowej mamy owszem ocet, przed nim mamy olej, olej winogronowy. Do jakiej porowatości ja bym powiedziała, że średniej, ale nie każda średnia się polubi z tym olejem. Chociaż powiem wam, że i tak no, jest to najbardziej taka neutralna kompozycja, bo tutaj znajdziemy właśnie tenże olej, później ocet, później 3 ekstrakty owocowe, morela, brzoskwinia i jabłko, no i na koniec pantenol, czyli tak jakby bardzo sztywno klasyfikować, to byłby taki echy, czyli emolientowo-humektantowa, ale pantenol ma takie, ja to nazywam, mokre nawilżenie, nie jest takim typowym puszącym humektantem, więc wręcz może czasem podbić emolientowość produktu, dlatego ja bym ją tutaj jako taki lekki emolient sklasyfikowała, domykający ze względu na ten ocet w składzie. I ta moja klasyfikacja, pamiętacie, nie jest tak na sztywno, że tylko te porowatości mogą używać, jak najbardziej warto spróbować. Ona może być też fajna na pierwsze oczy do mycia odżywką, bo myślę, że zmyje, zwłaszcza, że ma jeszcze te polisorbaty 20 i 80, a one bardzo fajnie rozpuszczają tłuszcze jakby w całej kompozycji, ale też no i sebum z głowy rozpuszczą, także do mycia ok. A i właśnie, jeszcze o wszystkich, tu chciałam wspomnieć, bo to może być istotna kwestia, wiecie, tak ogólnie istotna. We wszystkich jest palmitynian retinolu, no i wiecie, jak z tymi pochodnymi, z witaminą A jest, ciążowe, okołociążowe klimaty, po prostu lepiej mieć to na uwadze, skonsultować na przykład z lekarzem, czy z jakimś tam doradcą i się upewnić, czy możecie stosować, czy nie. Nie mówię, że to jest jakby z góry szkodliwe i że nie można stosować, ale lepiej zapytać i no, po pierwsze, warto wiedzieć, że tam jest ta pochodna witaminy A w formie właśnie retinyl palmitate w każdej z tych odżywek. A i jeszcze na koniec zapach, bo tego wam tutaj nie powiedziałam. On jest tutaj taki to jest takie jabłuszko cytrynowe, takie, o, jak były kiedyś takie gumy. One chyba były, no właśnie, one chyba były zielone jabłuszko. To dokładnie tak pachnie. I co? Kolejna odżywka. Jajeczna. Jajeczna odżywka, no powiedziałabym, że to jest takie
EPH, pech, jakby to nazwać, no ale w kolejności. Najpierw mamy olej ze słodkich migdałów, czyli znowu średnio pory, może też takie średniaki plus, hydrolizowany. Jakieś białko, jakieś tam jajko generalnie. I to hydrolizowane jajko to jest taki fajny składnik, który bardzo się przyczepia do włosów. Bardzo dobrze, no właśnie, dobre ma powinowactwo z włosem. Nadaje blask i też tak wygładza. Nie tak jak keratyna. Bardziej jakby powlekająco, tak właśnie przyczepnie działa, o tak bym to określiła. Dalej mamy glicerynę, pantenol, biotynę, także jeżeli ktoś unika gliceryny, no to ona tutaj jest, ale ona też równoważy trochę tą białkowość i tą przyczepność tych jajek. Ta jajeczna odżywka jest bardzo polecana, widziałam przez wiele osób z kręconymi włosami, z takimi bardzo wysokoporowatymi, przede wszystkim do mycia, tutaj u Anety Mazurek na pewno to widziałam, nie wiem czy nie u... Dobra, to już nie będę mówić, jak nie jestem pewna, ale na pewno u Anety widziałam właśnie użytą do mycia, do OMO i nie widziałam tam relacji pod tytułem przeproteinowanie, bo ona wydaje mi się dość zrównoważona. One wszystkie wydają się dość zrównoważone, więc raczej nie będzie szansy z przegięciem z którymś elementem pechu przy tych odżywkach. Tutaj słuchajcie, jeszcze zapach Wam powiem, bo on jest taki totalnie jak kosmetyk. Totalny taki krem, nie wiem, taka emulsja, jakby kompletnie zapach abstrakcyjny, z niczym nie jestem w stanie go połączyć. Też trochę jakby takie jabłuszko, no generalnie neutral, co też jest plusem dla wielu osób. I te zapachy też, wydaje mi się, nie utrzymywały mi się na włosach. U mnie nie podeszła, wiecie co, u mnie ona dawała nieprzyjemne uczucie na włosach, więc to w ogóle moja najmniej ulubiona odżywka. Użyłam jej zaledwie chyba z 2 razy, bo już przy tym drugim razie coś mi nie grało. No i na pewno ją zużyję jako pierwsze o, ale na drugie u mnie nie podeszła. W przeciwieństwie do octówki, która naprawdę, no tutaj barwy szczęścia były, bo fajnie wygładzała. I naprawdę taki efekt fajnej sypkości, miękkości, ten ocet chyba tutaj zrobił robotę, wiecie co? Dobra, przedostatnia, ryżówka. Ona jest pusta, nie wiem, czy dam radę Wam w ogóle konsystencję tutaj pokazać, no bo tutaj po prostu praktycznie wyzerowałam tę odżywkę. No dosłownie tam wyziera pustka, one są dość gęste, więc i tak bym chyba tak nie wylała jej, ale wiecie, to też istotne, gęste, można trochę je przed nałożeniem zmieszać z wodą, wtedy się trochę powiększy wydajność, no jednak 200 ml to jest trochę mało. Przynajmniej no jak na moje włosy, gdzie tych odżywek idzie całkiem sporo i dla mnie tak 250 i w górę to już jest taka bardziej rozsądna pojemność. Ale no wiecie, na standardową ilość włosów, trochę krótsze, to powinno też na parę ładnych razy starczyć. Ryżówka, moja ulubiona, tutaj jeszcze mam nadzieję, że to podkreślę, pachnie takim... Wiecie co, jak są kompozycje zapachowe, to tak, to jest ta kompozycja owies. Więc... Wiecie, tak, to jest ta kompozycja chyba owiec, proteinowo-roślinna i no tak mi się wydaje, że taki to był koncept, żeby przy tej ryżówce taki zapach zrobić. Bo tutaj są właśnie proteiny ryżowe, ekstrakt z ryżu, jest też chelator kwas fitowy, który w zasadzie zawiera się w ryżu. W ryżu jest kwas fitowy naturalnie i jest, jeszcze wróćmy teraz trochę wyżej, kokos. Czyli najpierw jest kokos, a później idą te ryże. Dlaczego mówię idą te ryże? Ano dlatego, że później idzie gliceryna, o którą się nie martwcie, ponieważ ona jest składnikiem tego surowca, bo go znam po prostu, więc ta gliceryna, jej jest mało i ja bym się nie bała tutaj, że to jest jakiś taki pech. Nie, tu raczej bym powiedziała emolientowa z taką szczyptą protein, która no fantastycznie działa. I ten kokos, wiecie co, fajne połączenie ryż z kokosem, na moje włosy cudo, przepiękne miałam po tym włosy i ten kwas fitowy też uwielbiam, on jest naturalnym chelatorem, więc no ja uwielbiam chelatowanie, dlatego też tamta octowa mi podeszła, no bo ocet. Także co, no na podstawie moich włosów to też bym to poleciła średniakom, ale generalnie jaką byście mieli porowatość, to warto sobie je sprawdzić, naprawdę, bo takie budżetowe, fajne produkty, bardzo uniwersalne. No i ostatnia wersja, słuchajcie, awokado. Awokado, które ma, no zgodnie z nazwą, bardzo fajnie, olej awokado na pierwszym miejscu tych aktywnych, później jakiś olej roślinny, cokolwiek to znaczy, później masło, później kokos, olej, nie ekstrakt. Pamiętajcie, że ekstrakt z kokosa działa trochę inaczej niż olej, więc też nie obawiajcie się tak bardzo tego ekstraktu. No i w zasadzie by było tego tyle, czyli typowo jest to
Jest to emolientówka bez gliceryny. Jest oczywiście ta biotyna, jakieś bioflawonidy. Ja bym naprawdę na to nie patrzyła, tylko właśnie skupiła się na tym, że te oleje są tutaj bazą tego sektora aktywnego. No i to była, tak jak Wam mówię, druga w kolejności, drugi mój ulubieniec. Zapach tutaj. To jest niestety to awokado, a to awokado w kosmetykach pachnie mi taką, no tą skórą z awokado, więc to nie jest taki zapach maślany, fajny, tylko jakiś taki dziwny, więc nie wiem, jakoś mi ten zapach nie podchodzi. Najbardziej mi, powiem Wam, zapachowo podchodzi zdecydowanie octowa i ryżowa, ale tutaj awokado jest usprawiedliwione za działanie. Także podsumowując, ciekawe, tanie, dostępne, fajne składowo produkty. Myślę, że tutaj Wam przedstawiłam po kolei dla jakiej porowatości to awokado. No jest awokado, jest masło shea, jest kokos, więc średniaki minus i niskopory. Czyli w sumie wszystkie porowatości będą szczęśliwe. Dajcie mi znać, czy testowaliście barwy, czy Wam się sprawdziły, jak ich używaliście, bo tutaj jak najbardziej można na wiele sposobów, czy to w OMO, czy to do mycia, czy to tak po prostu jako odżywka, więc jak Wam się sprawdziło, może któraś Wam się nie sprawdziła, tak jak dla mnie ta jajeczna, która dla kręconowłosych wielu jest naprawdę hiciorem, także nie sugerujcie się, wiecie, moją opinią też, jeśli chodzi o działanie u Was. One są dość wydajne, wiecie co, i na pewno dalej będę je stosować, przede wszystkim jako pierwsze O, bo na to drugie zazwyczaj testuję coś jednak bardziej treściwszego, bo są lekkie. Tu chciałam zaznaczyć, że są lekkie. No ale jeżeli dacie sobie serum na końcówki, to też możecie sobie sterować tym dociążeniem włosów na długości. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się przydał ten film, to podajcie dalej, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych analiz, kolejnych porównań całych serii. No i co, trzymamy kciuki za barwę, żeby tutaj wypuszczała kolejne barwy szczęścia dla nas i dla naszych włosów. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!